Am I life? Nie. Hello, good morning, good morning. Hello, hello, hello. Is anyone with me? Let me know if you can hear me and see me okay. Because I am not at home today, so I want to see if everything is fine. And I'm also using a different system today. So I don't know if it's working. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? How are you? I will just check if everything is good. Dajcie mi chwilkę, tylko sprawdzę, czy jest wszystko ok. Dajcie mi też znać, czy mnie widać i słychać, ponieważ dzisiaj jestem gdzie indziej, nie jestem w domu. Używam też systemu, którego normalnie na co dzień nie używam. I nie wiem, czy wszystko jest ok, ale mam nadzieję, że jest. Więc dzisiaj Wam obiecałam, że mieliśmy sobie pochodzić po ulicach Bragi, natomiast nie zabiorę Was dzisiaj na spacer, dlatego że leje jak zebra i nie da się po prostu nic zrobić dzisiaj na zewnątrz. Więc bardzo Was za to przepraszam. I zrobimy sobie lekcję po prostu w domu. Nie wiem, czy widać za mną. Pewnie nie widać, bo jest za jasno. Ale naprawdę jest dzisiaj pogoda okropna. It is a terrible weather today. I am in Braga. I don't know if you know Braga. Let me know if you know the city. Braga is in Portugal. And I wanted to take you for a walk. I wanted to take you for a walk this morning. I wanted to show you the city because it's beautiful, but the weather is horrible. I don't have an umbrella. Nie mam parasolki. I don't have an umbrella, so I cannot go out and walk around. So sorry. I hope you can forgive me. So today we are going to just chat a little bit in English. In English, and then we will chat in Polish a little bit. Czyli najpierw sobie pogadamy po angielsku trochę, a potem po polsku. I jeszcze raz, ci, którzy się teraz do nas dołączają, przepraszam Was bardzo za to, że nie będziemy dzisiaj chodzić po mieście, ale pogoda jest naprawdę okrutna. It is a terrible weather. It is raining, and you cannot do anything outside, really. It is warm, the temperature is quite low. High, I'm sorry, high, but it is raining, so not a very good thing. So I'm not going to take you for a walk today, sorry. But we will talk in English, więc porozmawiamy sobie dzisiaj po angielsku. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o mieście. I tak zaplanowałam, porozmawiamy sobie o mieście, o tym, co w naszych miastach jest, jak opisać miasto i też powiemy sobie o paru wyrażeniach, które są do tego potrzebne, trochę o gramatyce, a potem powiemy sobie, jeżeli starczy mi baterii w laptopie, to powiemy sobie też o porównywaniu się z innymi podczas nauki języka. Dajcie mi znać, że jesteście. Widzę, że jesteście, ale dajcie mi znać w komentarzu. Napiszcie hello, how are you? Albo napiszcie how was your weekend? Jak zawsze, as always, we start this life with telling each other how your weekend was. So how was your weekend? What did you do? Tell me, let me know in the comments. I want to know if you're there because you're very quiet today. Everyone always says something, but today you are very quiet, unless I cannot see your comments, but I think you're very shy. What's going on? What's going on today? Come on, people. Let me know. Let me know in the comments, my friends. Let me know in the comments that you're here. Say hello. Say how are you. Let me know how your weekend was. Więc dajcie mi znać w komentarzu, odezwijcie się po angielsku, po polsku, żebym wiedziała, moi drodzy, żebym wiedziała, że wy tutaj jesteście, bo nie widzę, widzę, że jesteście, że są osoby oglądające, a nie widzę waszych komentarzy i dzisiaj coś tacy jesteście, może tak jak ta pogoda w Bradze,
niemrawi, troszeczkę tacy śnięci i tak dalej, więc trzeba się obudzić. Dajcie mi znać w komentarzu, że jesteście i oglądacie. Dobrze, moi drodzy, więc dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o mieście. Więc miałam was zabrać na ten spacer, nie wyszło, więc i tak wam będę opowiadać pewne rzeczy i powiem wam również, jak opowiadamy o swoim mieście, w jaki sposób możemy o swoim mieście opowiedzieć. Więc ja po prostu będę mówić, opowiem wam trochę o Pradze, trochę wam może o Lizbonie opowiem i będę zwracać uwagę na parę wyrażeń, parę rzeczy, które się tam będą pojawiały, które wy możecie również wykorzystać w mówieniu o swoim mieście. I teraz wasze zadanie jest napisanie mi about your city. Ok, tell me about your city. Or the place you live. It doesn't matter. Live in. Ok, so I put it in the comments. So let me know what is it about. What is it about? No, it's a wrong expression. But tell me, what can I see if I come there as a tourist? If I come and I have never been to your city before, what will I see? What can I do in your city? Okay. So let me write this in the comments, and I will check. Like last week we did that. Yeah. Last week you wrote what I can see in your city or town. Last week you wrote different, I can't remember, but it was, oh, your plans for the holiday. And I was checking, and this week I would like you to tell me about your city or your place you live in. Więc napiszcie w komentarzu, nieważne, że będą błędy, nieważne, że coś tam się pomylicie, czy coś wam nie wyjdzie, to jest naprawdę nieważne. Postarajcie się napisać 2-3 zdania na temat waszego miasta i zostawcie w komentarzu waszą wypowiedź, a ja sprawdzę. W zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie o planach na wakacje i robiliśmy dokładnie to. Więc wypisaliście, ja wam sprawdzałam. A ja w międzyczasie będę wam opowiadać o mieście, w którym ja jestem. Okay, so I came on holiday here for 2-3 days. I went to Braga. I am in Braga today. I am in the north of Portugal. The north of Portugal. Okay, so Portugal. I will write quite a few words and then I will send it to you. The north of Portugal. So Braga is famous for churches. Mm-hmm. It is famous for churches. So it has a lot of churches. It is the heart of Catholic religion in Portugal. So a lot of church institutions are here. And there is also the famous Cathedral of Portugal. The famous Cathedral of Portugal. It is a very Cathedral of Braga. It is a huge, huge building, a very old. I think it is the oldest church or cathedral in the country. Okay. Braga is also known for. It is also known for its special dish. Its special dish. It's called Bacalhau de Braga, I think. So it is a cod fish. It is a cod fish, and they make it here in a special way. I am not really sure what the special way is, because I have not tried it yet, but I know that it is something like that. So, the center of Braga has many very narrow and very old streets. I think it is also the oldest city in Portugal, and the Romans, czyli Rzymianie, the Romans ruled Braga in very, very long ago. I don't know how long ago, but centuries ago. So they ruled Braga. Then, of course, it was taken over. Oh, it was taken over by
the Portuguese. It was taken over by the Portuguese. So at the moment, you, when you go through the city, you can see many beautiful buildings. You can see very old buildings. You have a lot of cobbled streets. Okay, cobbled streets. And also tenement houses. Very important in Poland. We also have a lot of tenement houses. Tenement houses. We have a lot of tenement houses. And I think there are not that many people living in Braga. I think it is a big city, but it's not as big as Lisbon, probably, or Porto. So it is smaller and it has quite a lot of people living here, but there is no traffic. At least I haven't seen. I think it's very quiet. And there is main pedestrian street. Main pedestrian street. So there is no traffic on that street. There's just people. You can walk. And there's lots of little shops, lots of little cafes, lots of squares. Squares, czyli skwerów, yeah? Skwerów, takich placyków, squares. And yesterday I went for a walk and I noticed that there are many flowers here, very, very beautiful. In the main square, no, it's, I think it's not square, it's actually a street, a little bit with a square, I don't know. But there were a lot of beautiful yellow and orange flowers. It looked amazing, really amazing. I wanted to go back today and take a photo. We'll see with the weather. We'll see how this will turn out. The weather here. Weather. The weather here is colder. It is colder here than it is in the south of Portugal. It is colder. It is not that warm. And the weather changes. The weather changes a lot. So there is more rain here. There is more wind, I think. So when you come here on holiday, you have to be careful with that because the weather is like now. It was beautiful yesterday. It was very nice and today is raining. So and also Braga is very close to Douro or Douro, which is a wine region in Portugal. They produce wine here. So it's an hour drive, probably not even, and you are in this beautiful, beautiful region with hills and wineries and a lot of grapes. They grow grapes, grow grapes, and there are wineries, and you can go for wine tastings. Tastings, so you can try the wines here. Ok, nagadałam się troszeczkę. Jestem ciekawa, czy macie pytania. Ja Wam wysyłam w komentarzu listę rzeczy, o których mówiłam. Ok, więc chciałabym zwrócić na nie uwagę troszeczkę. Więc pierwsza to jest the north of Portugal. To jest rzecz, z którą bardzo wiele osób ma problem. Północ, południe, myślę, że dosyć dużo osób pamięta, jak powiedzieć kierunki. Natomiast problem polega na tym, problem się pojawia wtedy, kiedy chcemy powiedzieć na północy Polski, na południu Polski i tak dalej. I bardzo często kombinujemy, jak to powiedzieć. Po angielsku to jest północ, to jest dokładnie tak, jakbyśmy powiedzieli, jakbyśmy rozbroili nasz północ Polski, to są dokładnie te same części zdania. To jest północ, the north of, dajecie of, ponieważ ta północ do czegoś należy. Ona należy do Polski, czyli the north of Poland, the north of Portugal, the south of the country. Ok? Więc pamiętajmy o tym, że tam jest north of, tak? Więc jeżeli będziemy na przykład mówić, że moje miasto jest na północy, my town is in the north of Portugal. It is in the north of Portugal.
Pamiętajmy znowu, dla osób początkujących szczególnie, że przy krajach nie stawiamy the. Nie stawiamy the. Mówimy of Portugal, mówimy of Poland, right? Tylko w przypadkach specjalnych, kiedy to the występuje w oficjalnej nazwie. I na przykład the United States, the Philippines. Tam jeszcze jest parę jakichś, już nie pamiętam teraz. W każdym razie D tylko w takich przypadkach, kiedy faktycznie to D występuje w danej nazwie. Jeżeli nie występuje w danej nazwie, to nie stawiamy D. Polska to jest Poland, to nie jest The Poland. Portugalia to jest Portugal, a nie The Portugal. Norwegia to jest Norway, a nie The Norway. I tak dalej, i tak dalej. Czyli my town is in the north of Portugal. Jeżeli coś jest znane z czegoś, znane, sławne z czegoś, słynie z czegoś, to powiemy it is famous for something. It is famous for something, tak? Czyli słynie z czegoś. Nie with, tylko for. To jest dosyć taka specjalna, można powiedzieć, że dosyć ciężko jest nam znaleźć to for, dlatego że u nas jest z czegoś, więc tłumaczymy zawsze with albo jakieś różne inne rzeczy. Natomiast to jest wyrażenie, którego jeżeli chcecie, ono jest dosyć przydatne, bo bardzo często używamy, że coś jest znane z czegoś, chcemy coś opisać, czy nasze miasto jest z tego znane i tak dalej. Czyli mówimy it is famous for something, czyli na przykład Braga is famous for churches. Tak? Czyli ona jest znana z kościołów. Jest tutaj dużo kościołów. Kolejna rzecz. It is the oldest church in the country. Tak? Czyli najstarszy kościół w kraju. The oldest. Tak? Stopniowanie przymiotników, czyli older, starszy, oldest, najstarszy. Czyli this church is the oldest church in the country. Kolejna rzecz, kiedy mówimy, że coś jest znane z czegoś. Czyli mieliśmy tam famous for, czyli bardziej słynie z czegoś, jest sławny z tego. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że jest znany z czegoś, to jest it is known for. It is known for. Czyli mamy tutaj bardzo podobne słowo, w znaczeniu zdanie troszeczkę, no inne słowa tutaj używamy. Known, it is known, to jest trzecia forma czasownika know. Czyli bardziej tutaj może stosujemy stronę bierną. It is known for its special dish. Czyli jest znane ze swojego specjalnego dania. It is known for its special dish. Znowu nam się pojawia for. Tam było wcześniej było famous for. Tutaj mamy known for. Okay? Czyli kolejna rzecz. It was taken over by the Portuguese. Zostało przejęte przez Portugalczyków. I tutaj tak naprawdę, oczywiście it was taken over, to jest strona bierna, zostało przejęte. To dla uczniów zaawansowanych. Że zostało przejęte przez Portugalczyków. Natomiast na co bym tutaj też chciała zwrócić uwagę, że mówimy the Portuguese bardzo często. Czyli jeżeli nie chcemy powiedzieć Portuguese people, chcemy zaznaczyć, że to jest grupa osób o jakiejś narodowości, to bardzo często powiemy the Portuguese, the Polish, the Germans. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo często będzie nam się coś takiego pojawiać. Mimo, że na przykład powiemy, że on jest Portugalczykiem, powiemy he is Portuguese. He is Portuguese. Tutaj mówimy o grupie ludzi, która jest jakiejś narodowości. Dlatego mówimy the Portuguese, żeby zaznaczyć właśnie tą odrębność. Co tam jeszcze? Mamy słownictwo cobbled streets, czyli brukowane ulice. Cobbled streets, brukowane ulice. I wonder if your town has cobbled streets. It's very common, I think, in the older cities. So let me know where you live and if your city has cobbled streets. Tenement houses, bardzo
przydatne słowo dla Polaków, dlatego że my mamy bardzo dużo tenement houses, a tenement houses oznaczają kamienice. Tak? I tutaj też się właśnie bardzo często pojawia problem, jak powiedzieć, że mieszkam w kamienicy, mam mieszkanie w kamienicy. Tenement house, szczególnie jeżeli chodzi o takie starsze kamienice, tutaj są takie średniowieczne kamienice, to jeszcze bardziej pasuje tenement house, tak? Jeżeli nie wiecie i nie możecie zapamiętać słowa tenement, możecie zawsze powiedzieć I live in a flat i nie musicie generalnie dla kogoś, kto jest z zagranicy też do końca, no chyba, że to ma znaczenie, że mieszkacie w kamienicy, bo czasami może być tak, że chcecie powiedzieć, że o, to jest taka kamienica zabytkowa i tak dalej, więc możecie, wtedy by się przydało to słowo. Natomiast na dobrą sprawę, no to nie jest ważne, czy wy mieszkacie w kamienicy, czy w bloku, czy gdziekolwiek. Zawsze można powiedzieć, że I live in a flat, I live in an apartment, tak? To jest bez znaczenia. Jeżeli chodzi o miasta, jeżeli opisujemy charakter miasta, to możemy powiedzieć, że ono jest ciche, czyli quiet, co oznacza nie do końca, że to jest ciche miasto, że tam jest jakaś strefa ciszy czy coś w tym stylu, tylko po prostu w tym momencie oznacza to, że nie ma dużego ruchu na przykład na ulicy, że nie jest to miasto jak Londyn, gdzie się dużo dzieje, że jest chaos na ulicach, że jest pełno ludzi, samochodów itd. Po prostu jest ciche, spokojne miasto. Można powiedzieć, że it is very quiet. Braga, for example, it is a big city, but it is quiet because it is very relaxed. It is really very laid back as well. So I would say it is very quiet. Jeżeli miasto jest głośne, jeżeli jest dużo ludzi, jeżeli się coś tam dzieje zawsze, to mówimy, że jest busy. It is a busy city. Bardzo często, tak? Można też powiedzieć that is crowded, for example, czyli że jest zaludnione bardzo, że jest bardzo dużo ludzi, są tłumy na ulicach, tak? It is crowded. Crowd to jest tłum, crowded, czyli takie, że są tłumy, można powiedzieć, tak? My mówimy, że jest tłum na ulicy, is crowded. Natomiast w takim bardziej ogólnym sensie możemy powiedzieć, że jest quiet, czyli ciche, i busy, czyli takie bardzo żywe miasto. It is a busy city. Co tam jeszcze mieliśmy? Pedestrian street, pedestrian street. Pedestrian to jest pieszy, pedestrian. Pedestrian crossing na przykład, czyli przejście dla pieszych, a pedestrian street to jest ulica, gdzie jest wyłączony ruch samochodowy i my możemy sobie iść na piechotkę. Więc bezpiecznie, tak? Czyli pedestrian street. In Braga we have a pedestrian street. The main street is a pedestrian street. You just walk and you don't have to worry about the cars here. Później mieliśmy square lub squares, czyli skwery lub takie placyki, place, square. In Warsaw we have a square, right? Piłsudski square, for example. Tak? Plac Piłsudskiego to jest Piłsudski square. In Braga we have a lot of squares here. We have many little ones, small ones, squares. Very, very pretty. Co jeszcze? Weather. Pogoda to jest w ogóle osobny temat, wydaje mi się, dla uczniów. Bardzo często ciężko jest nam powiedzieć, tak naprawdę opowiedzieć o pogodzie, jaka ta pogoda jest. Dlatego, że po angielsku jest bardzo, to jest dosyć proste, ale strasznie się myli z jakiegoś powodu. Więc it is cold, mówimy, it is colder, ja napowiedziałam, czyli jest zimniej. It is colder than in the south of Portugal, jest zimniej niż na południu Portugalii. Weather changes, czyli pogoda jest zmienna, pogoda się zmienia. It is colder, today it is raining. Today it is raining and it is warm, it is not cold, but it is raining today. And the weather usually here is different. It rains a lot. Zauważcie, it is raining, czyli teraz, and it rains, czyli ogólnie pada deszcz. Później mówiłam Wam o tym, że są tutaj winiarnie, czyli wineries. They grow grapes, czyli hodować jakieś rośliny, czyli tutaj w tym przypadku winogrona. To jest grow. To grow grapes, czyli oni hodują
winogrona, they grow grapes. I wine tastings, czyli degustacja wina. They have wine tastings, okay? Now, your task is to tell me about your city or the place you live in. Tak? To jest wasza praca domowa, czyli musicie mi napisać coś o swoim mieście. Obojętnie, czy jest to jedno zdanie, dwa zdania, trzy zdania, cokolwiek, coś o twoim, o waszym mieście. I teraz musicie, dobrze by było, gdybyście do tego wykorzystali coś z tej listy, którą podałam. W komentarzu zobaczycie, jest długa lista słówek, które się tam pojawiły, więc jeżeli chcecie sobie przećwiczyć, a zachęcam was do tego, bo ja tutaj jestem i będę wam sprawdzać to, więc możecie sobie to wykorzystać jako taką lekcję. I wykorzystajcie właśnie jakieś rzeczy z tej listy, napiszcie, co u was można zobaczyć, co u was można robić w waszym mieście. A jeżeli jesteście teraz w tym momencie za nieśmiali i nie chcecie tego robić, to nie ma problemu, moi drodzy, dlatego że w naszej grupie Angielska Konwersacja będziemy mieli w tym tygodniu podobne zadanie. Będziemy sobie ćwiczyć wszystkie te słowa i wyrażenia i także właśnie wypowiedź o mieście, więc zostawiam link do grupy, żebyście sobie mogli również wejść. Jeżeli jeszcze nie jesteście członkami, to zapraszam was bardzo serdecznie. Wejdźcie sobie na grupę i dołączcie. I będziemy sobie ćwiczyć cały tydzień, bo zawsze codziennie pojawiają się nowe rzeczy w grupie i nowe zadania, które są związane z tym, co zawsze mieliśmy na naszych właśnie śniadaniach, więc zachęcam was tutaj bardzo serdecznie do tego, żeby brać udział. Dobrze, więc ostatnia część, czyli nasze ostatnie powiedzmy 15 minut, 20 minut będzie o tym, jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to bardzo, bardzo was zachęcam do tego, żeby zadawać. Jeżeli wam się ta lekcja krótka podobała, jeżeli czegoś się dowiedzieliście, to dajcie mi kciuka w górę, dajcie mi serducho, żebym wiedziała, że wam się podobało. Jeżeli wam się nie podobało, to bardzo mi przykro, ale to wtedy możecie też napisać, co wam się nie podobało i czego byście chcieli więcej lub mniej. To też by był dobry feedback dla mnie. I oczywiście, jeżeli chcecie, żeby inni skorzystali z tego, to również możecie się podzielić tym wideo z innymi, co jest, myślę, że również mi pomoże i pomoże również innym. Ok? Dobra. Więc, moi drodzy, porozmawiamy sobie teraz o tym porównywaniu się z innymi podczas nauki języka angielskiego lub jakiegokolwiek innego języka tak naprawdę. Więc, moi drodzy przyjaciele, my dear friends, bardzo często spotykam się z czymś takim, że osoby, które się uczą języka, porównują się z innymi. I to jest wielki problem dla tego, aby zrobić postępy. Przy takim porównywaniu się, i to bardzo często jest porównywanie się negatywne, bo może być też pozytywne, o którym powiem, natomiast jeżeli jest to porównywanie się negatywne, z bardzo negatywnym nastawieniem, z takim do siebie, nie do tej osoby, z którą się porównujemy, ale do siebie, to postępy są mniej widoczne bardzo często. Bardzo często pojawia się zniechęcenie, demotywacja, rezygnacja i takie ogólne poczucie, że robię coś, ale nie wiem do końca, czy mi to wychodzi i w zasadzie to nie wiem, czy jest dłużej sens to ciągnąć. I jestem ciekawa, czy wy się porównujecie z innymi, czy na przykład macie coś takiego, że jesteście w pracy, co się na przykład w pracy bardzo często zdarza, nie wśród znajomych, ale właśnie bardzo często w pracy, wydaje mi się, że to wynika z tego, że jesteśmy, że no konkurujemy w pewien sposób z innymi, tak? Jeżeli ktoś jest na podobnym stanowisku jak my, albo jest wyżej od nas, to być może chcemy mieć awans i tak dalej, może z innymi też konkurujemy w pewien sposób. Może nie jest to jakaś taka jawna
konkurencja i negatywna, ale w pewien sposób jakby być może, może to z tego wynika. I widzimy, że na przykład koleżanka Grażyna, która jest z tego samego działu, również opiekuje się zagranicznymi klientami, rozmawia z klientem przez telefon i śmiga jak po prostu stara, jakby się urodziła w Anglii. I wy sobie mówicie, kurczę, ale ona daje, co? Naprawdę, no po prostu jak maszyna. A ja się uczę 3 lata i ja nie potrafię zdania sklecić. Jestem ciekawa, czy Wam się to zdarza. Dajcie znać, czy Wam się również zdarzają takie sytuacje. Z drugiej strony też pojawiają się w normalnym życiu, ze znajomymi też czasami się może to pojawić, że idziemy gdzieś jedziemy na wakacje na przykład i nasz znajomy, mąż, chłopak, dziewczyna, ktokolwiek zaczyna mówić super po angielsku, w hotelu wszystko załatwia, kupuje, zamawia w restauracji i tak dalej i my po prostu mówimy sobie, kurczę, no wydałem tyle pieniędzy na te lekcje, chodzę już od roku, chodzę już od 2 lat i nie potrafię tego czy tamtego. I to nie jest dobre, to co robicie. Wiecie co, będę musiała sobie gdzieś podłączyć komputer za chwilę, bo mi się bateria wyczerpuje, a nie wiem gdzie tutaj jest kontakt, więc będziemy sobie zaraz ile to ja mam baterii. W sumie nie wiadomo ile mam baterii, dobra. Będę musiała coś zaraz wymyśleć. Więc moi drodzy, to nie jest dobre zachowanie, tak? To nie jest dobre zachowanie. Porównywanie się do. My jesteśmy nauczeni prawdopodobnie też ze szkoły, że się porównujemy do innej osoby, że się porównujemy, bo przychodziliśmy bardzo często na przykład z, nie wiem, ze sprawdzianem, no to się chwaliliśmy rodzicom, dostałam na przykład tam 4, a co dostała Mariola, a co dostała Agnieszka, tak? I na przykład, i było takie porównanie. Na wywiadówkach też często się to pojawiało i dlatego z tego względu wydaje mi się, że właśnie występuje to porównywanie się. Nasi rodzice oczywiście, czy nasi nauczyciele chcieli dobrze, bo oni chcieli wzbudzić w nas takie może poczucie rywalizacji, takiej zdrowej rywalizacji, ale to nie wydaje mi się, że to był dobry zabieg. Nie powinno się tak robić i to się właśnie odbija na pewnych rzeczach teraz w dorosłym życiu, nauce języka i w tym, jak posługujemy się tym językiem. Musicie sobie zdać sprawę, że bardzo często osoby, do których się porównujemy, mają dokładnie te same odczucia co Wy. One również uważają, że ich angielski, niemiecki, francuski, jakiś tam jeszcze inny nie jest wystarczający, nie jest dobry. Naprawdę. Nawet osoby na bardzo wysokim poziomie, nawet osoby, które biegle się porozumiewają w języku angielskim, bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często mają to, właśnie pojawia się u nich to, że one uważają, że po prostu nie mówią dobrze po angielsku, czy w jakim tam języku. One coś powiedzą, popełnią błąd, odłożą słuchawkę i sobie myślą, robią coś dalej, nawet po nich nie widać i my sobie myślą, kurczę, ale powiedziałem to, to i to, a tam nie powinno być D, a powinno być D, a to w złym czasie powiedziałem. Oczywiście ich jakby niepewność w tym obszarze jest trochę inna być może niż Wasza, bo może oni są na innym poziomie niż Wy i może mają popełniają troszeczkę inne błędy, ale też tak się czują. Też kiedy widzą inną osobę, która być może ma lepszą wymowę, lepszy akcent, albo one tak czują po prostu, to też prawdopodobnie czują się z tym źle. I też porównują się, też same siebie dołują przez to, że popełniają błędy. Musicie sobie też zdać sprawę, że ta osoba przeszła przez inną drogę niż Wy. Tak? Ta osoba być może ma inne predyspozycje językowe niż Wy. Naprawdę w języku jest, to nie jest tak do końca jak sport na przykład, że wiecie, wszędzie na przykład w boksie mamy wagę lekką i w tej wadze lekkiej mogą ze sobą konkurować dwie osoby,
One też mają inne jakby troszeczkę uwarunkowania i tak dalej. Jedna jest lepsza, jedna gorsza, ale jakby między innymi, ale mniej więcej są równe sobie. Natomiast w nauce języka jedna osoba może być bardzo dobra ze zrozumienia ze słuchu, inna osoba może być bardzo dobra z zapamiętywaniem słówek, inna osoba może być bardzo dobra z gramatyki, jedna osoba może się uczyć przez 5 minut i załapać wszystko, inna osoba się uczy godzinę i dopiero po tej godzinie zaczyna coś zapamiętywać. To jest naprawdę bardzo ważne, żebyście sobie zdali z tego sprawę, że my jesteśmy bardzo różnie uwarunkowani i to, że tobie zajmuje dłużej czegoś, nauczenie się czegoś, nie oznacza, że jesteś gorszy, tak? Tobie jesteś po prostu inny niż inna osoba. Tobie zajmuje dłużej ogarnięcie słówek i zapamiętanie słówek i musisz je naprawdę bardzo często powtarzać, ale możesz być dobry z gramatyki lub mieć super akcent na przykład, lub być świetny z wymowy, tak? A druga osoba mieć z tym problem. Więc musicie sobie też pomyśleć o tym, że być może wy jesteście też zupełnie inaczej uwarunkowani. Poza tym, nie wiecie, ile ta osoba, do której się porównujecie, uczyła się angielskiego. Ona mogła się uczyć angielskiego rok, mogła się uczyć 2 lata, mogła się uczyć 10, może ona się już uczy nie wiadomo ile. Może zaczęła w przedszkolu, a wy dopiero zaczęliście w szkole średniej lub nawet teraz, tak? Więc zupełnie, zupełnie inny przypadek. Każdy z nas jest inny. Porównywanie się w ten sposób właśnie, że nie wychodzi mi, jestem beznadziejny, jestem, nie wiem, no nie mam talentu do języków, kolejna rzecz, którą zawsze sobie powtarzamy, nie mam talentu do języków, jest szkodliwe. Naprawdę nie róbcie tak, nie róbcie tak. Nie porównujcie się w ten sposób do innych i też nie mówcie sobie, że nie macie talentu do języków. To jest nieprawda, że nie ma czegoś takiego jak talent do języków. Tak? Jest po prostu, każdy z nas jest w stanie nauczyć się języka w jakiś tam sposób. I jeżeli do tego przysiadamy, jeżeli mamy czas, jeżeli spędzamy nad tym i wystarczającą ilość czasu, jeżeli mówimy, ćwiczymy mówienie, ćwiczymy konwersację, mamy kontakt z tym językiem, to my się tego języka nauczymy. My potrzebujemy po prostu czasu. Okay? Są, oczywiście zdarzają się geniusze, którzy po prostu łapią języki w 5 minut, tak? Są tacy ludzie. Ale jeżeli sobie nawet porozmawiacie z osobami, które znają 12 języków, znam takie osoby, które znają 9, 12 języków, to po pierwsze, to nie jest tak, że one znają biegle wszystkie języki, bo jedne znają gorzej, drugie lepiej. No i poza tym, ile czasu oni spędzili, żeby się tych języków uczyć. To są osoby, które nie robią nic innego praktycznie w życiu, tylko uczą się języków. Więc wiecie, trzeba do tego podejść troszeczkę bardziej racjonalnie. Porównujcie się z innymi, ale pozytywnie. Czyli macie osobę, którą podziwiacie, która mówi super po angielsku. Naprawdę, jest świetna w tym, jak mówi. I pomyślcie sobie, ja chcę mówić tak jak ta osoba. Za ileś, zapytajcie się jej, możecie się zapytać też. Ile ci zajęło, żeby się nauczyć tak angielskiego? No na przykład zapytalibyście mnie, no to ja się całe życie uczyłam angielskiego, uczę się go nadal, tak? Więc być może dla was, no to już jesteście po przedszkolu i tak dalej, więc jest już troszeczkę za późno. Ale też możecie się zapytać, no to ile myślisz, że potrzeba mi, żeby dojść do jakiegoś tam poziomu? No i możemy sobie na ten temat podyskutować, tak? To też zależy od waszych predyspozycji, od tego, ile macie czasu, tak? Od tego, ile jesteście w stanie poświęcić się temu językowi. Wszystko jest zależne od takich rzeczy. I możemy sobie powiedzieć, tak? Zajmie ci to 2 lata, 3 lata, 4 lata. Zależy, na jakim jesteś poziomie, tak? Więc wiecie, no i wtedy możecie sobie stwierdzić, okej, dobra, no to 4 lata, to ja sobie to wpisuję w kalendarz, będę robić tak, tak, tak i tak przez te 4 lata i 4 lata chcę dojść do takiego poziomu, a ta osoba, która jest dla mnie wzorem, ona jest dla mnie motywacją, bo jak ją jej słucham, to chcę mówić tak jak ona. Porównujcie się też do siebie samych, i to jest naprawdę bardzo ważne we wszystkich w ogóle, we wszystkich naukach, we wszystkich rzeczach, w biznesie, w samorozwoju, we wszystkim. Porównujcie się do siebie samych. Spójrzcie wstecz. Jak mówiliście 2 miesiące temu, rok temu, 2 lata temu.
tak? Jakie postępy zrobiliście? Porównajcie się do tego, zapytajcie się nauczyciela. Ja bardzo lubię na przykład, kiedy z uczniem kończę na przykład po 3 miesiącach, 6 miesiącach czy i roku, spojrzeć wstecz. Jakie postępy zrobił? Powiedzieć mu, bo ja robię raporty dla nich, więc ja wszystko mam w swoich raportach, więc ja mogę sobie spojrzeć do raportu z pierwszej lekcji i stwierdzić, zobacz, na pierwszej lekcji nie potrafiłeś nawet opowiedzieć o swojej pracy. A teraz negocjujemy ceny w firmie, czy cokolwiek, tak? Czy opowiadasz mi o protestach na Białorusi, nie wiem, cokolwiek, tak? Więc możemy sobie porównać to, jak oni mówili wcześniej i jak mówią teraz. I to jest naprawdę, to daje super kopa motywacyjnego. Nie porównywanie się, że ktoś tam, a ten no, z dzichu to już tak 2 lata się uczy i on nie potrafi, i on już tak potrafi śmigać, a ja nie śmigam. Czasami to jest też tak, że on robi gorsze błędy niż ty, ale się nie wstydzi, nie krępuje, nie myśli, nie zastanawia się za długo, nie chowa się za kimś, po prostu idzie burzą i wiecie, po prostu do przodu i się nie przejmuje niczym. To też bardzo dużą pewność siebie, to też bardzo dużą różnicę robi. A ty słuchasz, ty myślisz, wow, 2 lata i z dzichu tak śmiga. Ja też 2 lata nie śmigam. A to może być, to po prostu wynika to jest tylko z tego, że on ma troszeczkę większą pewność siebie, nad czym też trzeba pracować przy nauce języka, nad pewnością siebie. Ale już wracam do tego porównywania się do siebie z przeszłości. To jest naprawdę super, naprawdę bardzo ważne. Pomyślcie sobie, na jakim poziomie byliście rok temu? Gdzie byliście rok temu? 2 lata temu? 3 lata temu? A co teraz potraficie? Jakie rzeczy? Czy dogadujecie się? Na pewno po 3 latach nauki na bank możecie się dogadywać. Może trzeba, wiecie, no, sprawdzić to w jakiś sposób. Może się nie sprawdzacie, może nie przeprowadzacie konwersacji za bardzo. Może, wiecie, no, może wasz nauczyciel was nie sprawdza regularnie waszego poziomu, regularnie waszych postępów. Więc może to trzeba by było uskutecznić, a nie tylko się uczyć i nie wracać do tego.